Siemka, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jedziemy na imprezę charytatywną na Tor Łódź. Trening około 50-60 km. Lecimy przełajem. Dzisiaj jest wiecznie, w jedną stronę będzie pod wiatr, druga z wiatrem, jak się nie zmieni oczywiście kierunek. 80% to trasa szutrowa, 20% asfalty różnej jakości. Zjeżdżamy z asfaltu, wjeżdżamy w drogę polną, a później już kierujemy się w stronę lasu, więc te drogi też będą fajniejsze. Wjeżdżamy w obszar natury 2000, Bucina Janinowska. I jedziemy dalej. Zostało nam 2 km przejazdu przez obszar natury. Potem wyjeżdżamy na asfalt i wracamy na drogi polne. Ale teraz tutaj są bardzo fajne. Szutrostrady. Zobaczcie, jakie odcinki tutaj porobili. Sporo osób zastanawia się, kiedy będą moje pierwsze starty. W tym roku raczej w maju zacznę startować. Aktualnie powoli się szykuję do sezonu. I na razie jeździmy. Trochę dystansów, trochę sprintów. Ale jeszcze sporo pracy przede mną. Kart startowych jeszcze nie odkrywam. Niech to będzie na razie tajemnica. 2 tygodnie przed startem ogłoszę pierwsze zawody. Zobaczycie, gdzie będę się ścigał. Ale będzie ciekawie. To mogę zapewnić. Dojeżdżamy na miejsce. To Łódź po lewej stronie. Helikopter już lata. Teraz będziecie mogli go dokładnie zobaczyć. Kto wie, a może uda się przylecieć helikopterem. Zobaczymy. Już jesteśmy po locie helikopterem. Fajne przeżycie, coś nowego. Pierwszy raz udało mi się lecieć. Wsparliśmy fundację. No i też pooglądaliśmy sporo samochodów. A teraz lecimy dalej. Kontynuować naszą jazdę. Zobaczymy, jak z wiatrem, bo aktualnie jadę z wiatrem. Ale później ma być pod wiatr. I żeby to była luźna przejażdżka, też nie chcę przegiąć z dystansem ani z długością treningu. Więc zobaczymy, albo wracamy już do domu, albo jeszcze pojedziemy sobie w stronę Lisowic. Zmiana planów, wracamy do domu. Uciekamy o dziwo przed burzą i deszczem. W oddali zaczęło się błyskać tam. Więc mam nadzieję, że zdążymy do domu przed ulewą, która idzie. Ale to jeszcze zobaczymy. Na razie lecimy dalej. Już teraz do końca jedziemy asfaltem. Nie będę wbijał się w las, żeby po prostu zdążyć, bo wiatr jest silny. Te chmury też trochę niepokoją z błyskami. Udało się dojechać. Lekka mrzawka tylko nas dogoniła. I tyle. 50 km zrobione. Luźne tempo. Idealna przejażdżka weekendowa. A ja wracam do was z kolejnym odcinkiem, vlogiem, następną sobotę. Na razie.